Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Videotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję komputera. Będzie to recenzja laptopa, natomiast konstrukcja biznesowa G505S. Moi drodzy, to jest komputer Lenovo, model już Wam powiedziałem, a teraz przyjrzymy się troszeczkę bliżej jego parametrom technicznym, no i oczywiście przeprowadźmy testy. Touchpad testowanego laptopa to dosyć duży element na obudowie. Mamy oczywiście również osobne przyciski prawy, lewy oraz klawiaturę QWERTY wyspową. No i z dosyć standardowym układem klawiszy. To co mnie cieszy, to przede wszystkim duże shifty. Wiadomo, spacja zawsze jest duża. Natomiast mnie również osobiście bardzo cieszy duży klawisz Backspace. Niestety, ale Enter jest mały i wymaga pewnego przyzwyczajenia. Z uwagi na fakt, że ta klawiatura posiada osobny blok numeryczny, a to nie jest jakaś duża konstrukcja, bo 15,6 cala, no to klawisze też są dosyć blisko siebie, a strzałki kierunkowe są zgrupowane, tutaj jak widzicie, bardziej w jednym miejscu i taki układ klawiszy również wymaga pewnego przyzwyczajenia. Budowa G505S, choć wykonana z plastiku, przypomina szczotkowane aluminium. Jest matowa i posiada dosyć charakterystyczną strukturę. Na górnej ramce w centralnej części mamy umieszczoną przez producenta kamerę do wideorozmów. Komputer Lenovo to, słuchajcie, bardzo smukła konstrukcja. Oczywiście w całości wykonana z plastiku, natomiast przede wszystkim matowego, więc tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o odciski palców, również na dole. I co w środku za chwilę Wam pokażę, mamy również elementy plastikowe, które przypominają szczotkowane aluminium. Jeżeli jesteśmy już na dole komputera, to zwróćcie, że mamy tutaj cztery nóżki. To są nóżki oczywiście gumowe, natomiast dosyć duże, które pozwalają tutaj na odpowiednią wentylację. Co do klapki, mamy tutaj dostęp do naprawdę wielu elementów i również w tym, z tego co widzę, będzie bezproblemowy dostęp do układu chłodzenia procesora i karty graficznej w razie konieczności jego wyczyszczenia w przyszłości. Ekran o rozdzielczości 1366 pikseli nie jest oczywiście tutaj Full HD, natomiast możemy go uchylić nawet w dosyć szerokim zakresie, na co nie zawsze pozwalają nam współczesne komputery. Mam oczywiście ograniczenie, całkowicie go niestety nie obrócimy. Z tyłu nie ma umieszczonych dodatkowo tutaj żadnych portów, bo sami widzieliście, że po otwarciu ekranu całość zostaje po prostu zasłonięta. Porty, jakie możemy tu znaleźć, to jedziemy sobie jeden bok. Tutaj przede wszystkim, słuchajcie, jest gniazdo od zasilacza sieciowego, kwadratowe, takie właściwie prostokątne. Może nie każdy coś takiego widział. Standardowe wyjście DSAP, tutaj mam oczywiście wylot ciepłego powietrza, wejście sieciowe, standardowe RJ45, wyjście HDMI oraz dwa porty USB w standardzie 3.0. Po stronie przeciwnej mamy wyjście słuchawkowe, nie ma wejścia mikrofonowego, mamy uniwersalny czytnik kart pamięci, port USB, ale jeszcze w standardzie 2.0, no i oczywiście napęd optyczny. Ekran w Lenovo G505S, jak widzicie, jest błyszczący i tutaj bardzo dobrze, o, możecie mnie na przykład zobaczyć, także niestety, ale słoneczne dni on się praktycznie nie sprawdza. Co do wykonania tego laptopa, w zasadzie nie mam większych uwag, bo całość jest prawidłowo spasowana. Materiały użyte do jego wykonania są dobrej jakości. Natomiast oczywiście to jest komputer stosunkowo niedrogi, bo pamiętajcie, że możecie go kupić w cenie poniżej 1700 zł. Stąd na przykład takie elementy jak o uginające się narożniki, czy tak samo uginająca się klawiatura pod stosunkowo niedużym naciskiem. To niestety, ale norma w tej klasie komputerów. No i tutaj w zasadzie niczego więcej, czy trudno się czegokolwiek więcej spodziewać. Co do podstawowych parametrów technicznych, no to tutaj oczywiście zwróćmy uwagę na procesor. Jednostka, jaka tutaj jest zainstalowana, to APU AMD A8 5550M. Dodatkowo mamy oczywiście dedykowaną kartę graficzną, poza tą zintegrowaną, a jest to dokładnie model Radeon HD 8570M. Ten posiada 384 jednostki cieniujące, bazowe taktowanie GPU 825 MHz, a pamięci to taktowanie fizyczne 900 MHz. Oczywiście wspomniałem, że również mam tę jednostkę zintegrowaną, która tutaj korzysta oczywiście z parametrów, można powiedzieć, procesora i pamięci, które tutaj są zainstalowane. To oczywiście DDR3, T4,
traktowany zegarem 1600 MHz, stąd mamy tutaj traktowanie pokazane na naszej karcie graficznej zintegrowanej 800 MHz i te pamięci są połączone w układzie dwukanałowym, ale ich dimingi są dosyć wysokie, to jest CL11. Czas na kolejne testy praktyczne. Tym razem sprawdzimy sobie głośność pracy układu chłodzącego sonometrem umieszczonym tradycyjnie w odległości 30 cm od komputera i skierowanym w jego stronę. No i sprawdzimy sobie pobór prądu. I to właśnie w poboru prądu zaczniemy. W tym momencie komputer włączony od dłuższego czasu jest nieobciążany i jak widzicie pobór prądu na naszym wattomierzu wynosi około 16 W, to jest niecałe 16 W. Sprawdźmy teraz jeszcze, jak głośny jest układ chłodzenia właśnie dla komputera nieobciążanego. Decybela. Teraz włączamy sobie obciążenie. Program Prime95 do obciążenia procesora. I program FureMark, który obciąży nam kartę graficzną. A ja za chwilę do Was wracam. Nasz komputer już jest tutaj od dłuższego czasu obciążany programem Prime95 w tle i FureMark pełnoekranowo. Zobaczmy teraz na początek może pobór głośności. decybela, czyli jest głośniej, natomiast jeszcze nie mamy przekroczony nawet granicy 40 decybeli i pobór prądu z gniazdka, jak widzicie, ten wynosi około 44 W z hakiem. Zasilacz to tutaj jednostka, słuchajcie, 65 W, więc ten oczywiście nie należało oczekiwać, że ten pobór będzie jakiś wyższy. Sprawdźmy jeszcze maksymalne 44,5 W, natomiast jak widzicie, do maksymalnych osiągów możliwości samego zasilacza nawet jeszcze tutaj troszeczkę braknie. W chwili kamera znajduje się na wysokości ekranu i sprawdzimy sobie, jakie kąty widzenia ma ta błyszcząca bądź co bądź matryca. W tym momencie postaram się mniej więcej idealnie ustawić, żeby ekran był prosto na wprost. Przymykamy sobie go. Teraz w drugą stronę idziemy i otwieramy. Widzicie, rozpoczynamy sobie kolejny z testów, tym razem jest to PC Mark 8. Ta wersja, powiedzmy, najbardziej taka uniwersalna i domowa testu z wykorzystaniem również możliwości obsługi OpenCL. W tej chwili, jak widzicie, przeprowadzany jest test procesora programem Cinebench R15. To jest najnowsza wersja tego programu i w tej chwili jest to drugi przebieg. Wynik pierwszego macie na dole. Tutaj APU AMD uzyskało wynik zaledwie 115 punktów.
drodzy, co na podsumowanie naszych testów Lenovo G505S oparte o AMD APU A8. Moim drodzy, słuchajcie, moim zdaniem ten model komputera jest kierowany dla osób, które tak naprawdę wiedzą, czego chcą, wiedzą, czego mają się spodziewać w danym przedziale cenowym i są skłonne pójść na pewne ustępstwa. To nie jest z pewnością król wydajności nawet w swoim segmencie cenowym. Ten komputer posiada pewne wady, do których przede wszystkim zaliczyłbym tutaj jednak słabą jakość ekranu, plus to, że jest on dodatkowo błyszczący, te uginające się jednak plastiki, problemy z przełączaniem się grafik pomiędzy tą dedykowaną a zintegrowaną z procesorem i również tutaj ogólną wydajność laptopa. Natomiast jest to konstrukcja, która również posiada swoje niewątpliwe plusy. Przede wszystkim niska waga, nieduże wymiary, niski pobór prądu, dobre wykonanie, mimo tych pewnych oczywiście ustępstw, o których mówiłem, jak na przykład uginająca się klawiatura. Jest to komputer, który działa w zasadzie bardzo sprawnie i w zupełności wystarczy do takich zastosowań domowych, biurowych, do internetu, do komunikacji się ze znajomymi, no i również oczywiście do multimediów, jeżeli oczywiście nie zamierzamy oglądać na przykład filmów w 10-15 osób, bo w tym momencie już niestety, ale ten ekran nam na to komfortowo nie pozwoli. Do plusów zaliczyłbym tutaj również duży i dosyć czuły touchpad oraz to, że obudowa jest matowa, dzięki czemu się tutaj nie brudzi i jest po prostu użyteczna. Dużym plusem dla mnie osobiście jest również możliwość dostępu łatwego zarówno do dysku pamięci, jak i przede wszystkim słuchajcie, układu chłodzenia, który w naszych testach wypadł tutaj bardzo dobrze, ponieważ ta konstrukcja nawet pod obciążeniem okazała się jednym z cichszych laptopów, jakie dane mi było testować. Natomiast czasem oczywiście konstrukcja może zacząć się przegrzewać i wtedy taki dostęp bez problemu od dołu obudowy przysporzy tutaj nam dużo tak naprawdę przyjemności, zaoszczędzi sporo czasu, bo konserwacja takiego układu będzie zdecydowanie szybsza i przyjemniejsza. Moi drodzy, to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was oczywiście również do recenzji tekstowej, gdzie oprócz tego znajdziecie bardzo ładne zestawienie plusów i minusów tej konstrukcji. Znajdziecie również aktualne ceny G505S. A w tym filmie to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszając Was jednocześnie na nasze nowe forum technologiczne, gdzie możecie zadawać pytania związane nie tylko z komputerami. I do zobaczenia w następnych filmach.